Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Film, który aktualnie oglądacie, jest to nagranie na kursie w Opolu, w którym byliśmy pod koniec sierpnia. A jest to część materiału, gdzie pracowaliśmy z przywodzicielami. Są to podstawowe techniki masażu tkanek głębokich. O co chodzi w tej pracy z przywodzicielami, dlaczego tam warto pracować, po co to jest i jak to zrobić, dowiecie się właśnie w tym filmie. Także serdecznie zapraszam na seans. Teraz zajmiemy się grupą przyśrodkową UDA, czyli przywodzicielami. I to jest grupa, która będzie Wam sprawiała to troszeczkę trudności, zwłaszcza u pewnej grupy osób. Głównie u sportowców, u gimnastyków będziecie mogli się spodziewać uszkodzenia tych struktur. Dość często właśnie czy u gimnastyków i bardzo często u osób, które jeżdżą konno, dochodzi do sumowania się mikrouszkodzeń w okolicy ścięgien mięśni przywodzących udo. I tam Wasza praca będzie skierowana raczej nie do końca na to, żeby te struktury rozciągać, a raczej na to, żeby takie miejsce lepiej dokrwić i dać mu możliwość zregenerowania się. Czasami właśnie u osób, które jeżdżą konno, będziecie mogli zaobserwować, że ścięgno jest bardzo mocno stwardniałe, dlatego że u takich osób może to ścięgno zbierać składniki mineralne i po prostu stawać się po części kością. Dlatego tak nawet mówi się dość błędnie, bo to nie jest fizjologicznie dobre określenie, że to są takie kości jeźdźców. I z tym generalnie też za dużo nie możemy zrobić, a możemy pracować troszeczkę niżej na samych brzuszcach tychże kości. Będziemy pracowali na samych mięśniach, ale tutaj będziemy chcieli się też bardzo mocno skupić na przegrodach pomiędzy mięśniami przywodzicielami a grupą tylną, czyli między przywodzicielem a mięśniem półgłoniastym i półścięgnistym i od grupy przedniej, tam gdzie przywodziciele będą nam się odgradzać od mięśnia obszernego przyśrodkowego. Generalnie będzie to wyglądało nam mniej więcej tak. Też mamy tutaj, powiedzmy sobie, przekrój gdzieś na połowie wysokości uda. I będziemy mieli, oczywiście tutaj mamy przód. Będziemy mieli całą tą przednią grupę uda. Gdzieś tutaj jeszcze będziemy mieć mięsień przywodziciel długi, cały ten większy, przywodziciel wielki, no i tutaj oczywiście będą mięśnie grupy kluszowo-goleniowej, w głowie uda, półgłoniasty i półścięgnisty. Co nam tutaj jeszcze będzie interesowało? Tutaj przechodzi, też wspomniany, tak jak rozrysowałem Wam wcześniej, wczoraj, ten pęczek nerwowo-naczyniowy. Tak samo tutaj będziemy mieli kanał, się nazywa kanałem Cantera. Będzie tam przechodziła tętnica udowa w towarzystwie żył udowych i nerwu udowo-goleniowego. Cały ten też pęczek jest tutaj przykryty właściwie tylko mięśniem krawieckim. Nie? Także ten obszar. Dlaczego on też będzie dla nas taki ważny? Dlatego, że same przegrody międzymięśniowe, które tutaj będą się znajdować, mogą przez swoje dość duże napięcie dość istotnie wpływać na samą hemodynamikę tego obszaru. Także wszystkie problemy przewlekłe, które będą znajdowały się niżej od tego miejsca, w celu ich lepszego dokrwienia, polepszenia przepływu płynów, będziemy musieli ten obszar też sobie uwolnić.
sprawdzać, czy będzie on wymagał naszej pracy, czy nie. Mamy bardzo prościutki test patelnika. I teraz daj nam go, zupełnie robotę. I już. Jest. Mamy bardzo lekki opór. Tutaj też nie musimy dociskać na siłę. Z drugiej strony też sobie tylko możemy przestabilizować kolec biodrowy przedni i górny po drugiej stronie, po to, żeby nam nie uciekała miednica. Z takiej pozycji, gdzie nie mamy postawionej stopy na kolanie, powinno nam praktycznie zupełnie kolano kłaść się luźno należące. Jeśli tak nie jest, to najprawdopodobniej musimy troszeczkę na tej strukturze popracować. Teraz tak. Jak to też zrobić dość ergonomicznie i komfortowo dla pacjenta, jednocześnie zachowując wszystkie te przesłanki, o których mówiliśmy wcześniej, że dobrze jest na przykład popracować na mięśniu, który jest dość rozciągnięty. I tutaj też sugerujemy pracę mniej więcej w tej pozycji wyjściowej, tak jak mięśnie przywodzące testowaliśmy. Możemy wepchnąć swoje udo pod stan kolanowy i też możemy nim, wysuwając go bądź wsuwając głębiej, regulować tutaj ten kąt w zależności od oczywiście odczuć bólowych, ale też od samego stanu długości mięśni. Tutaj on u Natalii jest generalnie dosyć dobrze, tam bardzo niedużo brakuje do położenia tej nogi, także tutaj też niewiele mojej nogi będzie pod to kolano wchodziło. I teraz też możemy zacząć od technik bardziej ogólnych, czyli zaczynamy sobie przed ramieniem. I tutaj właściwie też pracujemy od samego stawu kolanowego, dlatego że ścięgna tych mięśni będą przechodziły nawet pod staw, z tym, że przy takim zgięciu nie będziemy tam za bardzo mieli możliwości popracować. I w ten sposób prowadzimy nasz ruch właściwie aż do samej kości miedniczej. Poza samą tą techniką, którą możemy przygotować już właściwie tutaj wszystko, fajnie też bardzo wygodnie pracuje się miękkimi pięściami. Generalnie za każdym razem po kilku ruchach, kiedy czujemy już tutaj pod naszymi dłońmi, że się dość dużo zaczyna zmieniać, to testujemy sobie tę rozciągliwość uda jeszcze raz. Zobaczymy, że praktycznie za każdym razem troszeczkę będzie nam szło dalej, więc będziemy to jeszcze bardziej regulować ułożeniem naszej własnej nogi. Oczywiście możecie zamiast swojej nogi stosować jakieś wałki, kliny, z tym, że będzie to troszeczkę trudniejsze. Tutaj akurat, jeśli ktoś naprawdę chce z czegoś takiego korzystać, to sugeruję raczej jakiś zwijany ręczniczek, dlatego że możecie go bardziej zwinąć, bardziej rozwinąć i dzięki temu też cały czas to ułożenie regulować. Palpacyjnie dość łatwo znaleźć jest przede wszystkim przegrodę pomiędzy obszernem przyśrodkowym a mięśniem smukłym. Podnieść teraz przeciwko nogi ręce, dobra? I teraz tak. Tak samo. W miejscu, gdzie idziemy od strony przedniej uda, czujemy, że w trakcie takiego napięcia zwłaszcza będzie twardo i nagle dołek. I po nim po chwili znowu będziemy na czymś twardym. Ten pierwszy dołek, na który się natkniemy, to jest interesująca nas przegroda. To jest pierwsza z tych przegród. I drugą palpując właściwie tak samo, nawet bliżej kolana jest to troszeczkę trudniej zrobić. Dlatego możecie sobie poćwiczyć najpierw od tej części bardziej środkowej uda. Będziecie szli po pierwszej przegrodzie, dosłownie kilka centymetrów dalej, natkniecie się na drugą przegrodę. To będzie już przegroda pomiędzy wodzicielami a mięśniem półgłoniastym półsiennistym. Teraz proszę. Dokładnie tak samo się nią zajmujemy.
sposób właściwie też aż do samej gnoździej kości wołnowej możemy dojść. Sprawdzimy sobie jeszcze raz. Jest zupełnie luźno. Około kilka centymetrów. Jeszcze poszło. Także sprawdźcie u siebie nawzajem, jak to wygląda, która strona będzie lepsza, która będzie gorsza i opracujcie sobie oczywiście stronę gorszą. Jeszcze raz te struktury, zwłaszcza przegrody, w leżeniu na boku, dlatego że będziemy mogli dołożyć pracę w jeszcze jeden fajny sposób, mianowicie z ruchem czynnym pacjenta. Połóżcie na boczku. Tutaj nogę sobie wyprostuj. Słuchajcie, mamy teraz też dość dobry dostęp do całej tej grupy przyśrodkowej. I teraz tak. Już wiecie, jak sobie te przegrody znaleźć. W leżeniu na boczku będzie to generalnie tak samo łatwe. Możecie jeszcze zastosować sobie jeden trik, jeśli macie jakiekolwiek z tym problemy w leżeniu na boku, żeby znaleźć najpierw samą grupę mięśnia czworogłowego. Wkładę rękę na kolanie, kopnij lekko na talię, na moją rękę i utrzymaj. I teraz tak, będzie nam się napinał troszkę bardziej mięsień czworogłowy i idziemy po nim, idziemy, aż w końcu wyraźnie spadniemy z niego, z mięśnia napiętego na bruzdę. I to mamy z jednej strony znalezione. I z drugiej możemy zrobić analogicznie, tak żeby odseparować od grupy kluczowo-goleniowej, właściwie od tej strony, od mięśnia półwłoniastego i półsiennistego. Tutaj czuję, że jest twardo i nagle jest twardo i dołek. Aż ok, zacznijmy sobie wezmę od tej. Idę po bruździe w kierunku kolana. Zahaczam się o nią. Teraz Natalia powoli zginaj nogę w tył. Słuchajcie, my tutaj prawie siły w ogóle nie musimy podkładać. Tutaj raczej pracuje pacjent. Zdajemy się troszkę bardziej na pacjenta wyczucie. Dlatego, że nikt sam w sobie nie będzie chciał za bardzo zadawać bólu. Dlatego przez swoje własne odczucia pacjent będzie szedł generalnie z tak, jakby chciała tego sama jego tkanka. Także my możemy tak naprawdę się tutaj zahaczyć i nam się będą palce przesuwały same wraz z ruchem. I tak samo możemy popracować na przednim przegrodzie. No jeszcze raz, to na moją rękę. I zginaj prosto. Też w swoim tempie. I tyle. Też przyćwiczcie sobie to jeszcze na bok. Dlatego, że podczas przodopochylenia miednicy to grupa kluczowo-goleniowa jest zablokowana w rozciągnięciu. My będziemy natomiast szukali najczęściej struktur zablokowanych w skróceniu. Natomiast tu i tak pod kątem na przykład funkcjonowania, prawidłowego przysiadu,